Wisła w sobotnie upalne popołudnie podejmowała na stadionie przy ulicy Ceglarskiej rodło Kwidzyn. Dczewianie po twardej walce pokonali rywali 3 do 2. Zespół Leszka Różyckiego awans do piątej ligi wywalczył już tydzień wcześniej, ale jak przystało na lidera czwartej grupy A-klasy, walczy w każdym kolejnym spotkaniu o wygraną. A w minioną sobotę nie było łatwo. To rodło w 17 minucie objęło prowadzenie. Wisła potem przeważała, ale wyrównującego gola zdobyła pod koniec pierwszej połowy. Ładnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Karol Ćwikliński. Szalę zwycięstwa na swoją stronę Wiślacy przechylili w drugiej części meczu. Gol Pawła Bobrzyńskiego dał Tczewianom prowadzenie ale tylko na chwilę, bo szybko Rodło przeprowadziło akcję doprowadzając do remisu 2-2. Zwycięskiego gola dla gospodarzy zdobył w 75 minucie Karol Obczyński. Przed tygodniem Wiślacy zapewnili sobie awans, a po sobotnim zwycięstwie nad Rodłem mistrzostwo. Przypomnijmy, że drugie miejsce również daje promocję do piątej ligi, a na tę pozycję właśnie awansował Keram Sprudowo po niespodziewanej porażce poprzedniego wicelidera Mat Ostaszewo.